kochani, witajcie w kolejnym filmie. Ja dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców ostatnich miesięcy. Ostatni taki film pojawił się bodajże w lipcu 2018 roku. Wiecie, że ja co kilka miesięcy taki film nagrywam, pokazuję Wam w nim produkty, które odkryłam i które są świetne. No i dzisiaj przychodzę również z takim filmem, ale dzisiaj będzie odcinek o pielęgnacji. Bo o tym nie wspomniałam. Mam kilka produktów, które chcę Wam pokazać, które są świetne, które używam lub też używałam, ale na pewno do nich wrócę. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie to produkty, to zapraszam do oglądania. Zacznę od produktów do włosów, bo ich jest kilka. Pierwszy produkt to jest płukanka z Joanny Ultra Color System. Jest to płukanka niebieska w sprayu, nadaje platynowy odcień. To jest coś takiego jak ten szampon z Joanny, który ja już Wam pokazywałam w poprzednim chyba odcinku, albo jeszcze wcześniej. Ja ją kupiłam, bo ja używam szamponu ogólnie, żeby nie mieć tych takich właśnie żółtych, takiego żółtego odcienia po farbowaniu. I używam szamponu raz w tygodniu, który się u mnie dobrze sprawdza, ale stwierdziłam, że chcę przetestować też płukankę. I generalnie chciałam kupić płukankę taką normalną do rozrabiania, niestety nie było i znalazłam właśnie coś takiego w sprayu. No, w sumie stwierdziłam, że to jest lepsze rozwiązanie, bo łatwiej się używa. Natomiast początki nie były łatwe, bo wcale łatwo się tego nie używało. Ciężko było w ogóle wycisnąć tutaj ten produkt. Natomiast teraz już jest ok. Produkt rzeczywiście działa. Ja nie mam żółtych odcieni tych włosów. Wiem, że jeżeli chodzi o Joannę, nie na wszystkich działają te produkty. Na mnie akurat działają, ja jestem mega zadowolona. To jest moje drugie opakowanie. Ja te płukanki kupiłam, nie pamiętam kiedy, ale mam już je bardzo długo, znaczy to jest druga już, bo miałam jedną. Ale jak widzicie, już jest zużycie, więc będę musiała się zaopatrzyć w kolejną. Natomiast znalazłam w jakiejś drogerii tutaj właśnie w UK, że są, więc sobie na pewno kupię. Bardzo fajny produkt i rzeczywiście działa. Ja ją używam praktycznie po każdym myciu włosów. Dalej, jeżeli chodzi o włosy, mam tu dwa produkty i jest to Biotebal, który też Wam pokazywałam. Tutaj mamy odżywkę, a tutaj mamy szampon. I jest to szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów i tak samo odżywka jest. Ja o tej serii słyszałam bardzo dużo. Jak wiecie, ja się borykam z wypadaniem włosów i to praktycznie cały czas, odkąd pamiętam. To nie jest ze względu na to, że ja farbuję włosy i dlatego. Chociaż myślę, że to akurat też ma na to wpływ, natomiast ja tak jak mówię, nawet jeżeli jeszcze nie farbowałam włosów, to te włosy mi wypadały, a zwłaszcza to widać, jak mam włosy długie. No i już tak się przymierzałam, żeby kupić ten zestaw właśnie, żeby zacząć używać i w końcu się udało. Kupiłam w Polsce jeden zestaw, który mi się skończył po 2 miesiącach, także produkt naprawdę wydajny. I w końcu postanowiłam kupić, poszukać tutaj, znalazłam w aptece i kupiłam sobie 2 zestawy. Jeżeli chodzi o ten szampon i odżywkę, jak dla mnie super. Powiem Wam, że ja jakoś tak no, nie wierzyłam za bardzo, no, że coś takiego może pomóc w wypadaniu włosów. Kiedyś próbowałam nawet brać tabletki, ale to w ogóle nie pomagało, na mnie nie działało i w ogóle nie byłam jakoś systematyczna w tym. Więc stwierdziłam, że taki produkt jak najbardziej wygodny w użyciu i tak używamy szamponu i odżywki, więc czemu by nie. Oglądałam filmy na YouTubie na ten temat, czytałam recenzję i nie spotkałam się z żadną negatywną opinią na ten temat, recenzją. I słuchajcie, ja zaczęłam używać w koniec grudnia i powiem Wam, że po 1,5 miesiąca zauważyłam pierwsze rezultaty, że tych włosów wypada mi dużo mniej. Teraz z biegiem czasu mamy kwiecień, jak nagrywam ten film, nie wiem kiedy się opublikuje, ale pewnie za kilka dni. Więc z biegiem czasu tych włosów wypada jeszcze mniej, także naprawdę ja jestem mega zadowolona, bo ten zestaw rzeczywiście działa. Jeżeli chodzi o szampon, on jest przezroczysty w formie żelu, zapachu nie ma. Nie no, ma jakiś tam delikatny zapach, ale nie jakiś bardzo mocny. Przezroczysty jest taki żel bardziej i nie pieni się jakoś bardzo mocno, ale rzeczywiście dobrze oczyszcza skórę głowy, no i tak jak mówię, działa. Jeżeli chodzi o odżywkę, ma taki sam zapach jak szampon i jest taka mleczna. Włosy po niej bardzo dobrze się rozczesują i też się świetnie sprawdza, także ja jestem mega zadowolona z tego zestawu. Jeżeli borykacie się z wypadaniem włosów, zainwestujcie, używajcie, a zobaczycie różnicę, bo ja widzę. Co prawda cały czas te włosy mi wypadają, ale nie już tak dużo jak kiedyś, więc jest sukces, ja cały czas będę go używać. Oczywiście wiem, że powinno się szampony zmieniać i na pewno zmienię, ale póki co chcę jeszcze kontynuować tą kurację, jak ja to nazywam, z Biotebal. I powiem Wam jeszcze, że
jak czytałam opinie, recenzje i w ogóle zresztą na opakowaniu jest napisane, że pierwsze rezultaty widać po od 3 do 6 miesięcy. Więc ja jakoś tak, no wiecie, zaczęłam używać, ale nie spodziewałam się super szybkich efektów. Natomiast po 1,5 miesiąca zauważam, że tych włosów wypada mi mniej. I no mówię, no niemożliwe, może ja sobie to wmawiam. Natomiast jedna z Was mi napisała, że po miesiącu zauważyła już rezultaty, więc stwierdziłam, że rzeczywiście widać. Także naprawdę super produkty. Ja Wam polecam. Kolejny produkt, jeżeli chodzi o włosy, to jest Pantene Pro-V i to jest olejek do włosów, ochrona i naprawa. Ja już, nie wiem, to jest chyba moje trzecie opakowanie, olejek bardzo fajny, ja używam olejku po każdym myciu włosów. Ten akurat nakładam tutaj od tak połowy włosów na końce, dzięki temu końcówki mi się nie rozdwajają, włosy się dobrze rozczesują. Ten olejek nie przeciąża tych włosów, jest bardzo, bardzo wydajnym produktem. On ma 100 ml, ale naprawdę jest mega wydajny. Delikatny zapach, no wiadomo, to jest olejek. Ja używam i miałam już kilka naprawdę, niektóre były porażkami, niektóre były fajne, chociaż ja preferuję olejek nakładać na całe włosy, natomiast ten nakłada się od połowy na końce, ale daje radę, bardzo fajnie działa, nawilża te włosy i te końcówki rzeczywiście są takie odżywione, więc super. I kolejny produkt do włosów, już ostatni dzisiaj, to jest też Pantene Pro-V, ale to jest maska z tej samej serii co olejek, ochrona i odbudowa. Ta maska już akurat mi się kończy, więc będę kupować nową, ale tak, przyjemny zapach, maska ma 300 ml, fajnie się otwiera, bo o tak, i rzeczywiście działa, bardzo dobrze nawilża te włosy, odżywia je, ja na przykład zazwyczaj w niedzielę to robię, myję włosy, nakładam maskę, trzymam tą maskę tak z pół godziny, 40 minut na włosach, wtedy ją spłukuję, włosy są delikatne, takie leiste bym powiedziała i właśnie dobrze się rozczesują, no i są odżywione, widać to po nich, że są odżywione, także maska naprawdę Wam polecam. Ja już mam, to jest moje drugie opakowanie, więc teraz postanowiłam kupić coś innego, bo jednak lubię te maski zmieniać, ale do tej na pewno wrócę, bo jest naprawdę bardzo fajna. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o produkty do włosów. Teraz przejdźmy do produktów do ciała. Mamy dwa. I pierwszy to jest Liren Peeling, który już na moim kanale widzieliście. Jest to grejpfrutowy peeling antycelulitowy. Jeżeli chodzi o celulit, ja nie wierzę w takie działania kosmetyków, w żadne balsamy czy peelingi. Ja po prostu potrzebowałam peelingu, wiadomo, raz w tygodniu robię peeling całego ciała. Uwielbiam peelingi gruboziarniste i ten właśnie taki był. Ja go kupiłam przypadkiem, ponieważ szukałam innego peelingu, którego nie było, no i przy kasie dorwałam ten peeling, ale słuchajcie, wow! Naprawdę przepiękny zapach grejpfrutu, naprawdę, świetnie działał, skóra po nim była bardzo delikatna, ten martwy naskórek został zlikwidowany, także naprawdę super, jeżeli chodzi o celulit, tak jak mówię, ja na to nie zwracałam uwagi, bo ja w to nie wierzę, ale peeling sam w sobie super i przede wszystkim gruboziarnisty, więc jeżeli lubicie tak jak ja peelingi gruboziarniste, dodatkowo przyjemny zapach grejpfrutu, to jak najbardziej polecam ten peeling, naprawdę dobrze się sprawdził, też był wydajny, no i fajne, że w tubce, bo pod prysznicem jednak w tubce jest dużo łatwiej, na pewno do tego peelingu jeszcze wrócę, bo warto. I kolejny produkt do ciała to jest Bielenda, masło do ciała Shea Butter i naturalne kwasy omega 3,6 i witamina A. Taki tutaj bardzo proszę balsamik. Ten balsam kupiłam, znaczy to masło kupiłam też przypadkiem w zasadzie, bo szukałam innego balsamu, ale nie było, więc wziąłam to masło. Też już mi się w ogóle kończy, jak widzicie. Przyjemny zapach, dosyć gęsta konsystencja, ale jest bardzo, bardzo wydajnym produktem. Ja nie wiem ile ja go miałam, ale ja naprawdę bardzo często zmaruję ciało. I lubię właśnie takie balsamy, które utrzymują to nawilżenie przez kilka dni, że ja nie muszę codziennie po prysznicu się smarować, tylko mogę na przykład kilka razy w tygodniu. Właśnie przy tym tak było, nie musiałam się smarować po każdym prysznicu, tylko właśnie kilka razy w tygodniu, na pewno po peelingu. Także... Wypadło mi, słuchajcie. Sorry. Jestem. Wypadło mi. Także bardzo dobrze nawilżał skórę. Skóra przepięknie pachniała. Ja do tego produktu jeszcze z pewnością wrócę i Wam również go polecam, bo jest fajny, bardzo, bardzo wydajny, no i ma przyjemny zapach. Dalej. Teraz już tylko produkty do twarzy. Pierwszy produkt to jest żel Neutrogena Visibly Clear.
Jest to żel przeciw niedoskonałościom, czyli przeciw pryszczom, żeby nam nie powstawały, ale te, które są, żeby zredukowały. Ten żel właśnie spowodował, żeby one się szybciej zagoiły. Ja ten żel kupiłam po tym, jak użyłam żelu z Garniera, który po nim mnie strasznie wysypało i nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, więc znalazłam właśnie ten żel. Zaczęłam go używać i rzeczywiście on przyniósł rezultaty, on rzeczywiście działa. Te wszystkie wypryski, które miałam, one bardzo szybko mi się zagoiły i nowe nie powstawały. Potem używałam też innego, ale teraz do niego właśnie wróciłam. Jest naprawdę bardzo delikatnym żelem, ma delikatny, przyjemny zapach, bardzo dobrze oczyszcza skórę, nie przesusza, nie ma uczucia ściągnięcia, no nie wysypuje, bo ma inne zastosowanie. Nie ma podrażnień po nim, także naprawdę bardzo fajny żel, dodatkowo ma pompkę, ja uwielbiam żele z pompką, także mogę Wam również ten żel polecić. Kolejny produkt to jest tonik, który też na moim kanale już się pojawił wiele razy i to jest tonik z Evre. Ja tą markę generalnie słyszałam o niej dużo, ale żadnych produktów z niej nie miałam. Kiedyś zakupiłam sobie tonik pomarańczowy, natomiast teraz mam różowy, to jest Magic Rose, różany tonik do twarzy, do skóry mieszanej. A tamten był do skóry z niedoskonałościami, też był bardzo dobry, ale ten jest moim chyba ulubieńcem, dlatego że ten po prostu, jak ja nim spryskam twarz, to to działa na takiej zasadzie mgiełki. Ja nie mam tej twarzy tak bardzo mokrej i to się szybko wchłania. Natomiast w przypadku pomarańczowego toniku, ta twarz była mokra, tak jakbym ją ochlepała wodą, ale też się świetnie sprawdza. Natomiast ten jest przeznaczony do skóry mieszanej, czyli akurat do takiej, którą ja posiadam. Bardzo fajne, bardzo dobrze oczyszcza skórę, no oczywiście tonizuje. Co tu mamy? Mamy tak, tonizuje, przywraca naturalne pH, wycisza zaczerwienienia, poprawia kondycję skóry, wzmacnia naczynia krwionośne. Wszystko jak najbardziej tak. Znaczy o tych naczyniach krwionośnych to może nie do końca zauważyłam, aczkolwiek reszta wszystko jak najbardziej. Odpowiedni poziom nawilżenia i wygładzenia jak najbardziej. Ten tonik właśnie jest też tonikiem nawilżającym i dodatkowo łagodzi, przynosi komfort, delikatnie napina skórę. Z napinaniem skóry nie zwróciłam uwagi. Łagodzi to na pewno. Jeżeli mam jakieś wypryski czy coś takiego, po użyciu tego toniku one naprawdę szybciej też się goją, więc super. Tonik jest dodatkowo 99% naturalnych składników i on jest woda różana i kwiat hialuronowy. Naprawdę mega, mega fajny. Dodatkowo jeszcze, tylko ja jeszcze tego nie testowałam, jest tu napisane, że to jest tonik jako, można go używać jako mgiełkę odświeżającą, ale stosowany na makijaż utrwali go i nada mu naturalne wykończenie. Słuchajcie, jestem strasznie tego ciekawa, czy to rzeczywiście tak działa i zamierzam Wam nagrać test, a to jest moje ostatnie opakowanie, więc muszę się śpieszyć, bo już zaczęłam używać. Także nagram Wam i zobaczymy, czy to rzeczywiście utrwali makijaż. Ale jeżeli chodzi o pielęgnację, tonik jak najbardziej super i to jest moje drugie opakowanie, plus do tego miałam jedno to pomarańczowe i na pewno do niego jeszcze wrócę, także Wam polecam. I ostatnie dwa produkty. Pierwszy produkt to jest i to jest hydrosorbet, cera mieszana i tłusta i to jest krem w takim zielonym, bardzo ładnym, plastikowym opakowaniu. Fajne. Plastikowe opakowania, jeżeli chodzi o kremy, są fajne, bo są lekkie. Tutaj nic więcej w sumie napisamy. Mamy krem multinawilżenie plus matowienie. Dlatego ja sobie właśnie wziąłam ten do cery mieszanej tłustej. Wiem, że jest jeszcze różowy i jeszcze chyba jeden. Ten krem też mi się kończy. Słuchajcie, ten krem przepięknie pachnie ogórkiem. Tak, ma taki zapach ogórka, ale nie jakiś mocny, tylko delikatny. Jest też zielony. Konsystencja ma taką dosyć lekką i to jest takie, ja na to mówię, że to jest takie pomiędzy zwykłym kremem a żelowym, bo to nie jest taki krem w takiej konsystencji żelowej typowej, ani też nie jest zwykły krem, jest taki pomiędzy. Bardzo dobrze działa, matuje skórę, nawilża, nie zostawia żadnej lepkiej warstwy na skórze, co ja uwielbiam. I świetnie się sprawdza też pod makijaż, także naprawdę ja jestem zadowolona z tego kremu. Jest wydajny, to opakowanie ma standardowo 50 ml, ja już go jakiś czas używam i jeszcze go mam, także myślę, że na pewno wrócę do niego ponownie. Ale ja ten krem, słuchajcie, też kupiłam przypadkiem, bo no wiecie, ja lubię używać kremy matujące na dzień. Natomiast no, nie z każdej firmy są takie kremy, a też jak byłam w Polsce, nie było w ogóle wyboru, więc sobie kupiłam właśnie ten, żeby przetestować i jestem jak najbardziej na tak. I Wam również polecam, jeżeli macie skórę mieszaną lub też tłustą i chcecie kremu matującego, to ten jak najbardziej Wam polecam. I drugi krem, który sobie kupiłam, to jest AA krem na noc regenerujący, każdy rodzaj cery. I to jest łagodzi podrażnienia i tu generalnie jest napisane, że to jest cera naczynkowa, ale wcześniej było, że to jest każdy rodzaj cery. Krem taki ma dziwne opakowanie, ale też plastikowe, lekkie. Jest już biały, zapach ma przyjemny, delikatny.
I on już jest troszkę gęstszy niż ten krem na dzień. Ja zazwyczaj jak kupuję kremy, to lubię taką jedną serię kupić, ale tutaj akurat w tym przypadku nie było. I ten krem, jest to krem po prostu regenerujący, on rzeczywiście regeneruje tą skórę. Też zauważyłam podczas stosowania tego kremu, że wydzielanie sebum się zminimalizowało, jeżeli chodzi o nos na przykład, bo wiecie, rano wstajemy i mamy, no w strefie T jesteśmy tłuste. Natomiast w przypadku, kiedy ten krem używam, jest tego mniej. I generalnie on bardzo dobrze tą skórę regeneruje, nawilża, ta skóra jest taka, wygląda taką wypoczętą, zdrową po nocy. Jakieś zaczerwienienia jak mamy, on też zauważyłam, troszkę niweluje, także naprawdę super. Na pewno do tego kremu też jeszcze wrócę. To by było na tyle, kochani, jeżeli chodzi o ulubieńców, takich ulubieńców naprawdę ostatnich miesięcy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie mi znać w komentarzach, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u Was sprawdził. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam Was już na kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!